Dobrze, mam sygnał, że jesteśmy i przywitam Państwa serdecznie. Jeszcze raz bardzo przepraszamy, ale tak właśnie jest, jak powiedział Tomek. Chcieliśmy, żeby było nas więcej, żeby był panel i to niestety wymaga większej elastyczności, zmiany prezenterów i różne rzeczy się dzieją, ale mam nadzieję, że już więcej nie będzie takich problemów. Od razu powiem, że jeżeli są jakieś problemy z dźwiękiem, słyszą Państwo gdzieś podwójnie, to poproszę prezenterów, żeby wyłączyli u siebie mikrofony, żeby się nie dublowała u nich też w głośnikach. Jeżeli jest jakiś problem techniczny, zawsze warto odświeżyć przeglądarkę, zmienić czasem przeglądarkę. I w ostateczności przenieść się na Facebooka, gdzie troszeczkę potrzeba mniej danych, żeby nam webinar działał. Mam informację, że nic nie słychać i teraz nie wiem, czy też wszyscy nie słyszą, czy tylko niektórzy. Tu ktoś pisze, że jest OK. Może być pewne opóźnienie, bo ja się dopiero włączyłam. Słychać, OK. Za chwilkę też będę Państwu pomagać i na czacie będę udzielać informacji, jeżeli będzie jakiś problem, co można zrobić, żeby go rozwiązać. Ale tak jak mówię, odświeżenie przeglądarki, wejście jeszcze raz z linku, to są takie dwie podstawowe rzeczy, które działają. Bardzo mi miło, że zechcieli Państwo spędzić z nami ten czwartkowy wieczór i temat też jest, myślę, że ważny i taki, o którym się gdzieś tam zapomina i jest na końcu, a jest potrzebny i też spotkaliśmy się z takimi uwagami od nauczycieli. Ja mam na imię Anita Nogal, jestem koordynatorką projektu Nauczycielka Pierwsza Klasa, który jest elementem dużego programu Szkoła Ucząca się w Centrum Edukacji Obywatelskiej. I to jest program, który ma za zadanie wspierać rozwój zawodowy i wymianę doświadczeń nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli, nauczycielek. My pokazujemy, jak uczyć dzieci współpracy, jak lepiej zarządzać klasą, jak współpracować z innymi nauczycielami razem, ale też z rodzicami, z całym otoczeniem szkoły, jak oceniać kształtująco, motywować, rozwijać ciekawość poznawczą u dzieci. No i staramy się to robić różnymi kanałami dotarcia, przede wszystkim na takich webinarach jak dzisiaj, bo są różne tematy webinarów, na które zapraszamy i kilka takich webinarów w roku organizujemy dla Państwa. Na kursach internetowych, Nauczycielka Pierwsza Klasa to jest taki kurs bardziej związany z zarządzaniem klasą, z takimi miękkimi kompetencjami. I drugi kurs, Matematyka Pierwsza Klasa, który od tego roku będzie rozszerzony o dwa dodatkowe moduły, przy którym wspiera nas Fundacja mBanku, dotyczący takich umiejętności matematycznych, ale w takim szerszym myśleniu o matematyce. Warsztaty w szkołach, które no, na ten moment chwilowo się nie odbywały, ale mamy nadzieję, że na jesieni będą się odbywać też w formie online, co jest dobrą wiadomością, że więcej osób z całej Polski będzie mogło brać w nich udział, a nie tylko dana szkoła. No i już niedługo, już w przyszłym tygodniu ogłosimy taką akcję Czytam sobie Pierwsza Klasa, skierowaną do nauczycieli, którzy od września będą wychowawcami pierwszych klas, którzy lubią realizować takie akcje proczytelnicze ze swoimi uczniami i mają chęć na takie odkrywanie czytania z zupełnie innej perspektywy. I o tym wszystko będzie na stronie naszej pierwszaklasaedu.pl, na którą zapraszam. Tam też jest biblioteczka materiałów, z której można korzystać, z której można czerpać, gdzie znajdują się karty pracy, pomysły na pracę, również zdalną. I blok programu. A od niedawna jest też grupa na Facebooku Szkoła Ucząca się Nauczycielka Pierwsza Klasa, na której wymieniają się doświadczeniami, pomysłami, inspirują się wzajemnie nauczyciele, także też zapraszam. Widzę już tutaj też jedno pytanie, dlaczego tylko dla pierwszych klas? Tak, program ten akurat jest przeznaczony dla klas pierwszych, ponieważ dla tych, które dopiero tak naprawdę zaczynają przygodę z czytaniem, z nauką czytania, tak? W drugich klasach dzieci już czytają troszkę więcej, a to jest taki program na początek, na ten sam początek takiej przygody z czytaniem. Dlatego pani sygnał dla klas pierwszych. Natomiast też różne działania proczytelnicze robimy dla wszystkich klas. To jest akurat mój taki osobisty konik czytelnictwo, więc na pewno takich działań jest więcej. Pod koniec czerwca będzie webinar o książkach, które polecamy na wakacje, także proszę też śledzić stronę i zapraszam. Żeby już więcej nie przedłużać, bo i tak mamy trochę poślizg, zapraszam na dzisiejsze spotkanie, podczas którego
wyjątkowe nauczycielki z naprawdę wieloletnim stażem, dla których ważne są relacje z uczniami i takie ocenianie kształtujące, które stosują od lat, opowiedzą o tym, jak radziły sobie podczas tych miesięcy edukacji zdalnej, jakie miały problemy i jakie rozwiązywały. Wspierać nas będzie też Tomasz Kołodziejczyk, który jest opiekunem trenerów naszych w szkole uczącej się i pracuje z nauczycielami na co dzień i też prowadzi warsztaty w ramach szkoły uczącej się. Także zapraszam na spotkanie. Mam nadzieję, że więcej problemów technicznych nie będzie. Ja będę cały czas na czacie do Państwa dyspozycji, będę też pomagać, gdyby coś się działo. I jeszcze zanim oddam głos Tomkowi, to chciałam powiedzieć krótko, ponieważ przy zapisie na webinar odpowiedzieli Państwo na jedno pytanie dotyczące tego, z czym mieli najwięcej trudności, czy jak oceniają od 1 do 5 trudności, które mieli podczas tej pracy zdalnej. No i te odpowiedzi były dosyć podzielone, natomiast jedno pytanie, to związane z zarządzaniem czasem i złapaniem równowagi między życiem osobistym a zawodowym, to było to pytanie, które najbardziej się, jakby ta odpowiedź najbardziej się wyróżniła. To znaczy tutaj rzeczywiście większość z Państwa zaznaczyła tą ocenę 5, czyli że z tym mieli większy problem. To się tutaj zdecydowanie wyróżniło na tym tle i mam nadzieję, że o tym dzisiaj dużo opowiedzą nasi prezenterzy. Zapraszam bardzo serdecznie, ja się już usuwam w cień i Tomku, oddaję Ci głos. Okej, dobry wieczór Państwu. Tutaj Państwo widzą tematy, które mam poruszyć, które będę poruszał, mówiąc o dobrostanie. I jak w ogóle, ja nie wiem, jaki macie stosunek do tego słowa, ale ja mam bardzo dużo niepewności, mam bardzo dużo podejrzliwości, jak psycholodzy wymyślają jakieś nowe słowa, które niby mają które mają coś opisywać i na ile to nie jest tak, że to jest to samo, co już było, używanie nowego słowa, trochę, żeby trochę zarobić, żeby być modnym i tak dalej. I tak dalej. I, no i trochę tak tutaj też jest, wydaje mi się. To słowo to jest tłumaczenie angielskiego well-being, czyli dobre bycie. I ono pochodzi z takiego z psychologii pozytywnej, czyli z takiego zajmowania się psychologów nie tylko tym, co źle funkcjonuje i co jest psychopatologią, ale też jak to się dzieje, że ludzie są szczęśliwi, co można robić, żeby jednak być zadowolonym z siebie i zadowolonym ze swojego życia i to myślenie o tym, co mogę zrobić, żeby być szczęśliwa? Co mogę zrobić, żeby być zadowolona? Tak? Jak mogę dbać o siebie samą? To są, wydaje mi się, że poza różnymi słowami, których używamy tutaj, to jest dosyć ważne zagadnienie i ono jest trochę wbrew takiemu, bo to jest trochę wbrew takiemu stereotypowi nauczyciela czy nauczycielki jako siłaczki. Jako osoby, która rezygnuje z siebie, ze swojego zajmowania się sobą tylko dla innych, aż do kresu sił, bez jedzenia i bez spania i tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście jest trochę przesada, ale jakoś tam z tyłu wielu głów w Polsce jest coś takiego, że tego się oczekuje od nauczycieli czy od nauczycielek, żeby oni trochę poświęcali się dla innych kosztem siebie. I wydaje mi się, że to nie jest dobre, nam się wydaje, że to nie jest dobre podejście, a przynajmniej, że ono nie jest takie, że to długo będzie trwało, żeby dawać innym trzeba mieć z czego dawać, żeby dzielić się czymś, trzeba mieć coś, czym się możemy dzielić. I że dbanie o ten tort, w którym jesteśmy, o te nasze zasoby, którymi możemy się dzielić, jest tak naprawdę równie ważne. Jest taka częsta metafora, która służy temu, żeby pokazać ten proces. Ona mówi o tym, że jak w samolocie jest jakieś niebezpieczeństwo i wypadają maski tlenowe, to że najpierw
powinni zakładać te maski dorośli po to, żeby zakładać maski dzieciom. Że jeżeli dorosły najpierw będzie nakładał tę maskę dzieciom, to być może dziecko przeżyje, ale on nie. I że większa szansa, i że większa szansa na przeżycie dla obydwojga jest wtedy, kiedy najpierw dorosły zakłada sobie maskę. I to jest taka metafora być może tego naszej sytuacji, że jeżeli chcemy, żeby dzieci się dobrze czuły, że jeżeli chcemy, żeby dzieci były szczęśliwe, że jeżeli chcemy, żeby dzieci były rozluźnione i zadowolone, to może ważne jest też, żebyśmy spojrzeli na siebie i zastanowili się nad tym, co my możemy zrobić, żebyśmy byli szczęśliwi, rozluźnieni i zadowoleni. Że jeżeli tego nie będziemy potrafili robić, to nie będziemy tego potrafili uczyć dzieci i własnych, i tych, z którymi pracujemy. A wydaje mi się, że to jest ważne. Anita mówiła tutaj o relacji, zapowiadała moje koleżanki, które będą za chwilę mówiły o tym, że one są nauczycielkami, które bardzo są skoncentrowane na relacji z dziećmi i dbają o te relacje, ale równie dobrze można zapytać, czy są skoncentrowane na relacji z samym sobą, z samą sobą. Nie? I na ile dobra relacja z samą sobą, czucie tego, co się we mnie dzieje, jakaś zgoda na to, a podążanie za swoimi potrzebami czy zaspokajanie ich nie jest wstępem do tego, żeby budować dobre relacje z dzieciakami. Czy można mieć dobre relacje z dziećmi, jak się nie ma dobrych relacji z samą sobą? Są takie pytania, które się tutaj pojawiają i być może na które będziemy odpowiadali. To jest zawsze też związane z takim poczuciem, na co mamy wpływ, a na co nie. Wydaje mi się, pracując z nauczycielami, pracując z ludźmi, że bardzo dużo frustracji, trudnych sytuacji wynika, jest w takim momencie, kiedy biorę odpowiedzialność za to, na co nie mam wpływu. Tak? Kiedy biorę odpowiedzialność za samopoczucie ludzi, na których nie mam wpływu. Kiedy biorę odpowiedzialność za różne rzeczy, które ode mnie nie zależą. I że mówię o tym też dlatego, że często pierwszym krokiem w taką sferę dobrego samopoczucia, dobrego bycia ze sobą, jest też zobaczenie, co ode mnie zależy, a co ode mnie nie zależy. Na co ja mam wpływ, a na co nie mam wpływu. I czy może byłoby dobrze, gdybym nie brała odpowiedzialności za rzeczy, które nie mam wpływu. W edukacji często używamy takiego powiedzenia, które trochę pokazuje naszą sytuację, a które brzmi: możesz doprowadzić konia do wodopoju, ale nie możesz sprawić, żeby się napił. Że to, co my robimy tutaj w wychowaniu, często doprowadzamy konia do wodopoju. Jakby robimy wszystko, żeby dzieci mogły z tego skorzystać. Ale często nie, to, czy one skorzystają, czy nie, zależy od tak wielu czynników, na które my już nie mamy wpływu, że często nie możemy o tym zdecydować. Ja wiem, że wymagają tego zewnętrzne, inne osoby wymagają często od nas tego, ale tak naprawdę to nie zależy od nas. I to jest jedna z perspektyw. Na co mam wpływ, a na co nie mam za co decyduję się brać odpowiedzialność. I w sobie samej, i w sobie samym, i w relacjach z uczniami, w nauczaniu, w szkole, w relacjach z moimi kolegami. To są takie aspekty, takie obszary bycia nauczycielką, bycia matką, bycia koleżanką, bycia współpracowniczką, które będziemy poruszać na naszym spotkaniu. Ja może tyle i mamy pomysły na. Myśleliśmy wcześniej o tym, jakie obszary trudności mamy w tej sytuacji i wybraliśmy kilka i pomyśleliśmy o tym, że o nich będziemy rozmawiali. O tutaj dziękuję bardzo. Kasia Młodożeniec, która będzie za chwilę mówiła, narysowała taką sytuację i tutaj kilka aspektów wybraliśmy.
Po pierwsze, to jest nowe technologie. Jak dajemy sobie radę z nowymi technologiami i w jaki sposób, na ile to nas stresowało i jak znajdowaliśmy różne sposoby na to, żeby to, nie wiem, ogarnąć, zharmonizować, być w tym. Dalej, jak się nauczyliśmy być sobą, zarządzać sobą w czasie, w jaki sposób budujemy balans czy równowagę między pracą a domem, a jeszcze życiem osobistym w tym wszystkim. Jak bardzo martwiliśmy się o swoich uczniów, o ich sytuację, jak myśleliśmy o tym, na ile jesteśmy skuteczni w naszych interwencjach i w naszych działaniach. No i wreszcie ostatni obszar, taki, który dotyczy przyszłości, ale jakoś tam wrócimy do szkoły i spotkamy się znowu z nimi, z naszymi uczniami, z kolegami i jak to będzie, jak planujemy, co o tym myślimy, na ile myślimy optymistycznie, na ile wierzymy w to, że będzie dobrze i damy sobie radę, a na ile się głównie boimy i wymyślamy różne trudności, które przed nami będą. To są takie obszary, o których będziemy rozmawiali. Pierwszy obszar to jest zetknięcie się z nowymi technologiami i narzędziami internetowymi. Która z Was będzie mówiła jako pierwsza? Ja witam Okej. wszystkich. Na początku, kiedy nas tutaj wyrzuciło, przerwało naszą transmisję, to się poczułam dokładnie tak, jak na początku pracy zdalnej z moimi uczniami. Czyli taki stres, lęk przed tym, czy to się wszystko uda i czy będę mogła tutaj z wami sobie porozmawiać. Otóż ja na tym początkowym etapie nie mogłam poradzić sobie z wyborem komunikatora, z wyborem platformy, na której miałabym się spotykać z moimi uczniami, ale ponieważ mam w klasie bardzo ambitnych rodziców moich uczniów, ambitnych, wymagających, ale też zawsze pomagających mi, postanowiłam troszeczkę się na nich oprzeć i poprosiłam ich o to, że jeżeli uważają, że dobrze byłoby się spotykać z dziećmi online, to czy mogliby mi pomóc w tych spotkaniach, to znaczy wybrać właśnie taką platformę i na niej pod ich kontrolą na początku ze mną prowadzić te spotkania. Niestety początek był trochę taki, na którym ja się zawiodłam, bo wybraliśmy Skype'a. Potem się okazało, że Skype jest niezbyt bezpieczną platformą. W każdej chwili dziecko mogło otrzymać jakąś wiadomość, którą niechcący kliknąć, a może ona niekoniecznie ta wiadomość była dobra dla tego dziecka. Dlatego jeden z rodziców postanowił znaleźć jakąś bezpieczniejszą platformę i poinformował nas wszystkich, że chyba lepiej byłoby na Zoomie. Wtedy jeszcze nasza szkoła nie narzucała mi żadnego komunikatora, żadnej platformy, żadnej formy pracy z dziećmi. Robiłam to po prostu dlatego, że chcieli tego rodzice z mojej klasy, a że mam bardzo dużą klasę, 26 uczniów, więc trzeba było znaleźć taką platformę, na której wszyscy moglibyśmy wspólnie razem w jednakowym czasie ze sobą rozmawiać. Bożenko, przepraszam, że ci przerwę na chwilkę, ale strasznie jest jakieś sprzężenie i huczy. Jakbym miała prośbę, żebyście Wiolu, Tomku wyłączyli mikrofony i może kamery na chwilę. Może to coś pomoże. I jak masz, Bożeno, gdzieś blisko telefon, to też można odsunąć, żeby nie było jakichś dodatkowych sprzężeń, bo taki jest rozdźwięk, tak? I też widzę, że państwo posłuchają. Może będzie teraz lepiej. A może teraz słychać lepiej? Może będzie lepiej. W każdym razie na początku był Skype, potem był Zoom. Niestety ja nie jestem, nigdy nie byłam organizatorem spotkań na Zoomie, zawsze byłam uczestnikiem, czy to w Centrum Edukacji Obywatelskiej, czy na spotkaniach okejek, czy mentorów. Zawsze byłam uczestnikiem, a nie organizatorem. Bałam się strasznie tej platformy, nie wiedziałam, w jaki sposób będę mogła prowadzić zajęcia na tym komunikatorze. I co się okazało? Ponieważ ja nie pracuję z dziećmi na podręcznikach i nie pracuję też z moimi dzieciakami oceną, tylko bazuję na informacji zwrotnej i nadal chciałam, żeby te nasze spotkania były kontynuacją projektu, bo pracujemy metodą projektu w klasie,
żeby to była kontynuacja projektu, więc musiałam tak stworzyć zajęcia, żeby z tymi moimi zespołami te projekty omawiać. No i nie udało mi się ani na Zoomie, ani w tej chwili na Teamsie, na którym jest cała szkoła. Nie umiem podzielić z klasy na zespoły. Nie znalazłam też nigdzie żadnego webinaru, ani jakiejś takiej informacji, jak to zrobić. Więc prowadzę zajęcia z całą klasą i trwają one dwa razy dziennie po 40 minut na Teamsie. Tu jest o tyle łatwiej, że udostępniam im w PowerPoincie wszystkie materiały, które przygotowuję do projektów wybranych przez dzieci. No i korzystam też ze wszystkich aplikacji, których nauczyłam się w ciągu zdalnego nauczania, więc nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale Genially, Canva, Learning Apps, to wszystko po prostu jest wykorzystywane, by te projekty moich uczniów były jak najbardziej wykonane poprawnie. Muszę powiedzieć, że uczniowie korzystają też ze swoich jakichś tam aplikacji, które wyszukują, bo zauważam je w tych pracach, które mi przysyłają, są tam linki i cieszy mnie to bardzo, że rodzice jakby no, pomagają tworzyć te projekty razem z dziećmi, że tego nie było w stacjonarnym nauczaniu, a tutaj właśnie w zdalnym nauczaniu, przy tych wszystkich komunikatorach, przy tych aplikacjach, to zadziałało. Nie ukrywam, że do tej pory jest mi ciężko prowadzić te zajęcia, bo nie tylko przecież prowadzę zajęcia z klasą, ale i pomocowe zajęcia również na Teamsie. Nie jest to dla mnie łatwe. Na początku był to strach, lęk, a teraz jest chyba raczej bardziej już zmęczenie, bo no jednak w edukacji wczesnoszkolnej mogę chyba mówić nie tylko za siebie, ale za wszystkich nas. My jesteśmy takimi bardzo ruchliwymi nauczycielami. My lubimy chodzić, patrzeć, a tutaj niestety tylko ekran i taka niepewność, co tam za tym ekranem się dzieje. Dzięki. Wiola. Tak, już tylko sobie głośniczek, tak, jak to mówią, odmutowałam się. Nowe słowa nam weszły do słownika. Witam Państwa serdecznie. Edukacja wczesnoszkolna, 25 lat doświadczenia. Ja muszę powiedzieć, że ja nie należę do tych osób, które łatwo i z przyjemnością odnajdywały się w świecie wirtualnym, w świecie tikowskim. I w ogóle to jestem taką osobą, która jak się zbliżyła często do komputera, czy zaczyna coś robić przy kopiarce, drukarce, to się wszystko zacinało. Ja już po prostu tak mam. I zawsze wszyscy gdzieś tam na ratunek podążali, a więc moment wejścia w te nowoczesne technologie dla mnie był bardzo frustrujący i całkowicie, jak mówił wcześniej Tomasz, ja wolę też słowo dobrobyt, zburzył po prostu całkowicie u mnie. Powstała tak olbrzymia frustracja i ona była spowodowana kilkoma rzeczami. Przede wszystkim dla mnie było zbyt szybko. Tempo tego po prostu było zawrotne, co było też związane z oczekiwaniami rodziców, ale takimi, no oni chcieli po prostu jakoś, żeby te dzieci funkcjonowały. Nasza szkoła chciała to powiedzieć, a więc było bardzo szybko. Właściwie w ciągu 2 dni musieliśmy opanować platformę Classroom i to był sobota, i to była sobota i niedziela. Tych narzędzi i tego, czego było trzeba się nauczyć, ich umiejętności było bardzo dużo. I właściwie przez 1,5 dnia słuchałam tylko wykładów i prezentacji, co trzeba zrobić, a nie było w ogóle czasu na to, żeby popraktykować. Następne to było taki czynnik poczucia odpowiedzialności. No jak ja mam poprowadzić dzieci z takiej platformy, na takiej platformie, jeśli ja sama nie umiem tą platformą zarządzać? Olbrzymia frustracja. Do tego przecież wiecie dobrze, że z tyłu byli rodzice, którzy często no, gdzieś tam chcąc, nie chcąc nawet poddawali nasze prowadzenie, nasze umiejętności ocenie.
i też na początku niejednokrotnie gdzieś tam wchodzili, włączali się i mówili, jak coś należy zrobić. I dla nich to, wydaje mi się, że często było bardzo proste, ponieważ pracowali w takich pracach, gdzie to było codziennością. Dla mnie nie było. A więc bardzo frustrująca. No i ta niemoc, olbrzymia niemoc, niemoc w pomocy dzieciom. Dla mnie to było chyba największe obciążenie, czyli jeśli dziecko sobie nie radziło, a jest edukacja wczesnoszkolna, czyli bardzo duże emocje powstawały. Jeśli powstawały emocje, no to następowało zahamowanie jakichś procesów, takich proces uczenia się. Tak? I ta niemoc, nie można mu pomóc, dlatego że sama tego nie umiem, dlatego że on jest zaszklonym ekranem, u mnie budziła bardzo dużą frustrację. I ja po prostu po dwóch dniach niesłuchania tego tam wprowadzania, podczas rady pedagogicznej, słuchajcie, ja powiedziałam, że jestem już tak sfrustrowana, że ja odmawiam współpracy. U mnie się przelało po prostu, tak? I paradoksalnie to zdanie wypowiedziane głośno na mnie bardzo dobrze podziałało. Tak jakbym po prostu właśnie wyjęła taki olbrzymi kamień, ciężar zdjęła z siebie i powiedziała, nie potrafię, nie dam rady, po prostu coś zróbcie z tym. A że pracuję naprawdę bardzo miejscu, w takim miejscu, w którym ludzie sobie bardzo wspomagają się, to znalazły się osoby, które przyszły z pomocą, przy czym ja powiedziałam, że potrzebuję dzień odpoczynku i odmawiam współpracy, bo muszę sobie zrobić przestrzeń. I to była taka druga, moim zdaniem, drugi czynnik, który wpływa na nasz dobrobyt, czyli pozwolić sobie na to właśnie, żeby powiedzieć, nie umiem, nie potrafię, jestem sfrustrowana, a drugie, po prostu potrzebuję przestrzeni, chcę to odłożyć. I to takie moje doświadczenie, które pokazuje mi, że właśnie jak damy sobie tę przestrzeń, to potem tak powoli przychodzi do nas ta gotowość na otwarcie się i przyjęcie czegoś nowego. No i potem zaczęła się praca, powolutku weszłam na Classroom i następną rzeczą, którą zrobiłam, było, słuchajcie, poddanie się dzieciom. Ponieważ dzieci naprawdę dużo potrafią. I myśmy już mieli się okazję tam w szkole o tym przekonać, ponieważ moje akurat dzieciaki w tym roku robią jeden olbrzymi bardzo projekt, taki paradoks powstał, a propos nowych technologii, o tym, jakie mają wpływ na życie. No i życie nam zafundowało tutaj taką niespodziankę, wrzuciło nas po prostu na głęboką wodę, totalnie. I my gdzieś już wcześniej zapowiadaliśmy, że jako mentorzy, że będziemy się pewnie czasami zdawać na ich umiejętności i uczyć się od nich. I kiedy to do mnie doszło, że ja rzeczywiście mogę się uczyć od nich, na przykład podczas zajęć, naprawdę autentycznie podczas zajęć, pozwolić się na przykład prowadzić dziecku, jak pokazać moją prezentację, albo jak udostępnić dokument jakiś online, tak? Naprawdę była to dla mnie wielka pomoc. I taka niesamowita świadomość współpracy i świadomość tego, że te dzieci się czegoś nauczyły i mnie uczą i to było bardzo, bardzo pozytywne, emocjonalne doświadczenie. No i tak sobie założyłam, że to będzie wszystko malutkimi kroczkami, więc zalew mieliśmy bardzo duży, jak wiecie, niektórzy mówią o Zoomach, niektórzy właśnie o Teamsach, niektórzy o Classroomach, bardzo dużo tego było i też chyba z początku podam taką panikę, Jezu, wszystko chcę, Jezu, ale stwierdziłam, że jednak małymi kroczkami. Ta pomoc właśnie współpracowników i też uzyskałam dosyć dużą pomoc z czasem od rodziców. Taką akceptację na to, że wolniej, akceptację na to, że czasami oni wejdą i też coś zrobią, a też sama widziałam, słuchajcie, i to była też taka frustracja ze tym szalonym ekranem z dziećmi w domach, uczyli się z nami rodzice i często ci rodzice też byli bardzo sfrustrowani tym, że nie mogą pomóc dziecku, bo tak samo jak i ja na przykład, niektórzy nie wszyscy odnajdywali się w tym świecie. A więc widzieć sfrustrowanego rodzica i sfrustrowane dziecko to jest naprawdę psychicznie bardzo duże obciążenie. Ale też, tak jak Tomasz wcześniej wspominał, w pewnym momencie doszło do mnie, że ja nie mam na wszystko wpływu. Po prostu nie mam, ale długo to bardzo trawiłam. Bardzo długo i w końcu takie jedno zdanie, pamiętam, wypowiedziane do Maksia, do mojego ucznia. Maksio, w tej sytuacji, w tej chwili mogę pomóc ci tylko tyle. I ja naprawdę, to było niesamowite, jak to na maksa podziałało. Po prostu powiedzenie, co ja czuję i co ja mogę zrobić. Taka magia po prostu. Proste niby zdanie, a bardzo dużo zmieniło.
I słuchajcie, tutaj jeszcze chciałabym teraz powiedzieć może o tym, co w przyszłości tak króciutko, bo ja naprawdę widzę bardzo wiele zalet tej sytuacji i bardzo wiele zalet tego, że myśmy zaczęli korzystać z nowych technologii. Dla mnie perełki totalne to są dokumenty online, prezentacje online, możliwość spotykania się ze specjalistami, którzy nigdy by nas do szkoły nie przyjechali, bo nie mają na to czasu. A tutaj można zrobić cudowne spotkanie z panią komandor z NASA na przykład, z panią tworzącą roboty do pierwszej pomocy, cudowne spotkania, praca w parach rewelacyjna, można tworzyć mity oddzielne dla dzieci, praca w grupach, super i moje dzieciaki to uwielbiają, a więc jest trochę tych perełek i mam nadzieję naprawdę, że całe piękne grono pedagogiczne w Polsce pozostawi sobie te perełki i kiedy wrócimy do reala, będziemy naprawdę z nich korzystać, bo niosą ze sobą bardzo duży potencjał. I przejdę teraz tutaj do lęku o tę sytuację moich uczniów, ponieważ tak jak mówiłam właśnie, że mnie najbardziej kosztowało emocjonalnie to, że ja nie mam z nimi bezpośredniej relacji. Ja jestem osobą taką bardzo relacyjną i w ogóle uważam, że w życiu najważniejsze są relacje. To jest fundament do wszystkiego i to jest na pewno fundament do uczenia się, jeśli budujemy dobre relacje z dzieckiem i przyjdzie właśnie taki moment, trudniejszy, jak tutaj nam życie zafundowało, to jeśli te relacje są zbudowane, to jest łatwiej przez to przejść. I tutaj akurat było to dla mnie frustrujące trochę, ale ja tutaj jakby jako wyzwanie sobie postawiłam, ponieważ zawsze dbałam o relacje, więc sobie założyłam, że zrobię wszystko, żeby w jakikolwiek sposób te relacje tutaj utrzymać. I pierwszy pomysł, na który wpadłam, który okazał się takim hitem, to było nagrywanie krótkich filmików i przez pierwszy tydzień właśnie nagrywałam krótkie filmy dzieciom i je wysyłałam dzieciom i z tego, co potem mi też rodzice mówili, że to było tak, że rzeczywiście od połowy tygodnia zbierała się często rano cała rodzina przed ekranem i słuchali, co mam do powiedzenia. I to było bardzo sympatyczne i nawet dzisiaj jeden z uczniów mi przesłał wszystkie filmiki, wspominając, że to było takie ciekawe. Natomiast rzeczywiście na filmikach było, słuchajcie, widać moje olbrzymie zmęczenie. Pierwszy dzień super, uśmiechnięta, drugi też, a z biegiem czasu, koniec tygodnia, takie naprawdę duże zmęczenie na tych filmach widać. Czyli te relacje, słuchajcie, i teraz co ja sobie wymyśliłam z tymi relacjami, tak jak mówię, relacje są dla mnie fundamentem, ja absolutnie myślę, że ta sytuacja pokazała nam, że uczenie to proces społeczny. I uczenie się opiera się na procesie społecznym. Jeżeli dzieci mają relacje ze sobą, to ta nauka idzie prędzej, a w klasach 1-3 my zajmiemy się, ja myślę, że w pierwszym stopniu przede wszystkim budowaniem zespołu, właśnie relacji w tym zespole. Co ja wymyśliłam jeszcze oprócz filmików? A więc po rozmowie na przykład z panią komandor wymyśliliśmy sobie, że musimy wrócić do rytuałów takich codziennych. Prostych rytuałów, które mieliśmy w czasie normalnie, jakbyśmy realnie w szkole. Czyli na przykład zaczynanie od kręgu, od rozmowy. Jak to się czuje, tak? Od powiedzenia jakiegoś dowcipu, rytuał na przykład pracy z patyczkami, rytuał zamykania dnia refleksją. Wróciliśmy właśnie do tych takich elementów kluczowych w ciągu dnia, które nam ten dzień porządkował. Bardzo też nam się przydał taki harmonogram, czyli opracowanie sobie harmonogramu dnia, jak będziemy się spotykać, co będziemy robić, żeby dzieci wiedziały. Te rozmowy na dzień dobry i na zakończenie dnia. No i to już o czym mówiłam, ja jestem wielką fanką i zwolenniczką pracy w parach i grupach. I w pierwszym tygodniu robiłam tego trochę robiłam tego sporo, a w drugim tygodniu zauważyłam, że ten program tak nie do końca szybko idzie i postanowiłam jednak troszeczkę go popchnąć i no i co zrobiłam? I po prostu poszłam w takie troszeczkę bardziej, można powiedzieć, wykładowe uczenie. No i co miałam pod koniec tygodnia? Miałam po prostu przed ekranem dzieci zombie. Zero reakcji. Po prostu wpatrzone dzieci, zaczęły się w ogóle chować za swoimi awatarami. I w piątek przerozmawialiśmy po tygodniu i okazało się, że im po prostu brakuje właśnie tych form pracy. Praca w parach, praca w grupach. I w tej chwili mogę powiedzieć, że właściwie to
70-80% naszego czasu to jest właśnie w takiej formie. To jest bardzo czasochłonne, ale ja jestem absolutnie przekonana, że to się opłaca i one więcej się uczą i głębiej wchodzą. No i w rozmowach i ankietach z rodzicem, robiliśmy ankiety w szkole rodzicom i dzieciom i wyszło, że to są rzeczywiście te formy są ulubionymi formami. No i jeśli do tego się dorzuci właśnie pracę na przykład na prezentacji online, dzieciaki wszystkie widzą, jak one pracują, jak ta prezentacja się zmienia, jest taka żywa, każdy coś robi, bardzo często zaczęło się tak dziać, że one dają sobie informację zwrotną i to właśnie buduje te relacje. I tak się pytają, Maksiu, a tutaj zobacz, napisałeś ci, bo to życzenia były małą literą, tak? A więc popraw to. W prezentacjach też dawaliśmy sobie informacje zwrotne, w ogóle dużo informacji zwrotnej takiej koleżeńskiej, co też buduje relacje. To nam też bardzo pomogło. Nawet dzieciaki sobie robią w tej chwili taki slajd na koniec prezentacji, ostatni slajd, dwie gwiazdy, jeden prezencik, życzenie i cała klasa daje wzmocnienia dzieciom prowadzącym i ten prezent. I myślę, że to chyba są takie główne elementy, którymi chciałam się podzielić i mam nadzieję, że nauczyciele zrozumieją i rodzice też, że naprawdę u podstaw edukacji leżą relacje, tak? I bez nich naprawdę jest, właśnie to pokazało, ten świat nam pokazał, że jeśli relacje nie są w klasie zbudowane, to dzieci się zaczynają gubić i bardzo się wycofują. I dużo nauczyciele mówili o tym właśnie, że dzieci robią się apatyczne. Ja myślę, że to jest właśnie wynik tego, że brakuje relacji. A więc bardzo dziękuję za wysłuchanie. Jeśli mogę coś powiedzieć, bo myśmy się umówili tak, że dziewczyny będą mówiły, ja będę trochę komentował albo zadawał pytania. To była kapitalna opowieść, Wiola, dla mnie, bo pokazałaś bardzo dużo ważnych rzeczy, które w takim myśleniu o sobie są. Tak? Że ta sytuacja, w której na początku byliśmy wybici ze strefy komfortu, czyli z tego, co już wiemy, co już znamy i postawieni przed nową, trudną sytuacją, taką, której często nie znaliśmy, a w ogóle nie znaliśmy perspektywy, jak ona będzie trwała, ona była bardzo trudna i te rzeczy, o których mówiłaś, czy z wielu tych chciałbym podkreślić kilka. Po pierwsze, mam wrażenie, że miałeś sobie zgodę na to, żeby uznać, że kilku rzeczy nie potrafisz, że kilka rzeczy jest dla ciebie w tym momencie za trudnych, ale nie obwiniałaś siebie, tylko uznałaś, że tak jest, nie? I to było w porządku. I potem zobaczyłaś, byłaś w kontakcie z sobą, byłaś w relacji z sobą i zobaczyłaś, czego ty potrzebujesz, że ty potrzebujesz wycofania się, że potrzebujesz, żeby się trochę wszyscy od ciebie odczepili, żebyś miała taką przestrzeń dla siebie, żebyś mogła, nie wiem, siebie odbudować albo zobaczyć, co jest dla ciebie ważne. I potem, jak już wróciłaś, to o czym mówiłaś, to, że jakby pozwoliłaś sobie na współpracę, pozwoliłaś sobie na to, żeby inni ci pomagali. To jest bardzo ważne, więc wydaje mi się, że to, że ty pozwoliłaś, żeby uczniowie mogli ci pomagali, rodzice ci pomagali, współpracownicy ci pomagali, nie? I że dzięki temu nie byłaś sama w tym wszystkim i że dzięki temu mogłaś korzystać także z potencjału innych. I potem te super pomysły, o których mówiłaś i te sposoby na budowanie relacji z dzieciakami i to, jak współpracujecie razem i jak dla ciebie to jest ważne, to ja bym postawił taką ryzykowną tezę, że może nie budowałabyś tak dobrze relacji z dzieciakami, gdybyś nie miała najpierw tej dobrej relacji z samą sobą. I to była bardzo inspirująca opowieść dla mnie w każdym razie. Dziękuję. Teraz Kasia. Tak, właśnie się odmutowałam i chciałam wam też powiedzieć o swoich doświadczeniach. Katarzyna Mudurzeniec, ja pracuję z klasą drugą obecnie i ja podobnie jak Wiola bardzo duży nacisk stawiam na relacje i ten moment, w którym zaczęłam gadać do pustego ekranu, w którym nie widzę nikogo, bo my bardzo szybko przeszliśmy na Meeta, w sumie po tygodniu,
naprawdę było to dla mnie, to był dla mnie ogromny stres, w tle rodzice, a ja nikogo nie widzę, ponieważ widzę 4 osoby najwyżej i całej reszty nawet zapomniałam sprawdzić obecność, nawet nie wiedziałam na początku, kto jest na tej lekcji, już nie mówiąc o tym, że nie potrafiłam się w ogóle wysłowić. I to był ogromny stres, bo słyszałam w tle rodziców i wiedziałam, że są obecni, bo przecież to tylko małe dzieci i potrzebują tego wsparcia rodziców. Ale ja chciałam opowiedzieć o takim moim pierwszym doświadczeniu, kiedy zaczęła się nauka zdalna. Ja postanowiłam, słuchajcie, zacząć trochę inaczej pracować niż do tej pory. I poszłam we flipowanie, czyli robienie tych map myśli, tych rysunków z drobnym tekstem. I zaczęłam to dzieciakom przesyłać, bo pierwsze, co przyszło mi do głowy, to to, że trzeba tę sytuację rozładować, że oni muszą poczuć się troszkę bezpieczniej. I pokazałam im kawałek siebie, chociaż nie odsłaniam się za bardzo. Ale wpadło mi w ręce, zupełnie przypadkowo, słuchajcie, w ogóle nie przyszło mi to do głowy w pierwszym momencie, ale mój brat przesłał mi, jakby wiedział, moje zdjęcie z klasy trzeciej szkoły podstawowej z pozostałymi kolegami, czyli takie grupowe, wiecie, jak to kiedyś robili. I wysłałam to zdjęcie, prosząc, żeby wskazali, gdzie ja jestem. I to zupełnie rozładowało atmosferę. Mnie to poprawiło nastrój. Ja stałam się bardziej otwarta i stałam się bardziej gotowa na to, żeby w ogóle z nimi podjąć pracę zdalną, online i poza szkołą. To było niezwykle ważne w tym momencie. Posypały się oczywiście zgaduj zgadule i tak dalej i propozycje, w którym rzędzie i podpowiedzi, ale włączyli się też w to rodzice, czyli nawiązaliśmy nową relację, zupełnie inną niż poprzednio i znów zaczęliśmy mieć do siebie zaufanie, zresztą ja zaczęłam mieć zaufanie też do nich. To była pierwsza rzecz, czyli i to flipowanie, i odsłonięcie kawałek siebie. Natomiast jeżeli chodzi o Lego, sytuację uczniów, to tu w tym momencie znowu się, słuchajcie, pojawiło, i ponieważ kieruję też zespołem edukacji wczesnoszkolnej, no dobrze, no to jak my to sprawdzimy, czy oni się uczą? I to się zaczęło, prawda? Poszukiwanie testów, narzędzi do testowania. Urobiłyśmy się bardzo, nawet rozdzieliłyśmy zadania pomiędzy siebie, każda miała poszukać jedno, klikałyśmy oczywiście, spotkałyśmy się co jakiś czas przez Facebooka albo przez Messengera, która co znalazła, potem przygotowywała, spotykałyśmy się i oczywiście roboty bardzo dużo. Nie pomyślałyśmy w tym momencie o uczniach, tylko pomyślałyśmy o tym, jak to sprawdzić, czy oni się uczą. I w pewnym momencie zupełnie, znowu jakiś przypadek, słuchajcie, szukałam jakichś materiałów dla dzieciaków i znalazłam jakiś krótki filmik o empatii i obejrzałam go sobie i tak pomyślałam, no matko kochana, gdzie jest ta moja empatia? Ja tu chcę sprawdzać, gdzie jestem ja sprzed tygodnia, 2 tygodni, 3 tygodni i dokąd zaszłam? Przecież ja normalnie nie testuję dzieci. Ja nie potrzebuję testowania. Przecież wszystko, co robię, co zrobimy, jest realizacją podstawy programowej. Potrafią czytać, świetnie liczą. Spróbujmy zrobić coś, co spowoduje, że im się będzie chciało chcieć, że będą uczyć się chętniej. Przestałyśmy szukać testów, zostawiłyśmy całą tą robotę i zaczęłyśmy poszukiwać narzędzi, które trochę uatrakcyjnią. Ale wiecie, tu znowu poszłyśmy, jak to ja, w silną potrzebę doskonalenia się. Muszę być perfekcyjna. Teraz ja wszystkim pokażę, może nie wszystkim, ale moim uczniom, że lekcje mogą być bardzo atrakcyjne. I teraz to ja mam pole do popisu. Już nie wspomnę o ilości narzędzi, które prześledziłam, tutoriali, które obejrzałam i narzędzi, które wypróbowywałam. No i właśnie.
I pytanie. Ile jest mi potrzeba? Z czego powinnam skorzystać? Obecnie, oprócz prowadzenia, robienia dla dzieci prezentacji, zaraz też o tym chciałam powiedzieć, wysyłam im tylko i wyłącznie materiały takie do zabaw, do gier, do utrwalenia. Jeżeli chcesz, to możesz więcej. Na jednej banalnej platformie, której zrobienie materiału jest bardzo proste. Korzystam z Wordwalla. I moi uczniowie bardzo to lubią, ale są to zadania dodatkowe, zadanie na dobry początek, zadanie podsumowujące całość, o czym rozmawiamy. Ale najważniejszą rzeczą jest, aby wywołać wśród nich aktywność. I tego się nauczyłam w międzyczasie, ponieważ ich uwaga przy komputerze jest bardzo, intensywność ich uwagi i koncentracji jest bardzo krótka, więc trzeba to przeplatać bardzo intensywnie ich działaniami. I to też było na tyle dobre i taki sposób, ale to też tak trzeba wypróbować i zobaczyć. To jest to, o czym Wiola mówiła, że zobaczyła uczniów zombie. Ja też zobaczyłam, wiecie, takich znudzonych, leżących na tym blacie, i tacy już, ale o czym, ale gdzie, ale co pani powiedziała. Natomiast jest rzecz, która jest bardzo ważna, co nauczyło mnie też jeszcze lepszego planowania, bo jestem nauczycielem oceniania kształtującego, więc cele, kryteria i planowanie lekcji. Natomiast to, że mam bardzo mało czasu, uważam, że spowodowało dużo lepsze rozplanowywanie lekcji. I to się wpisało idealnie w mój lęk o sytuację uczniów, ponieważ przygotowuję prezentację, która też pracuje na lekcji, ponieważ rozwiązując zadania, pokazuję im cały czas tok rozumowania, czyli jakie były kolejne etapy. To jest bardzo żywa prezentacja, którą na koniec naszych zajęć pakuję i przesyłam mailem do rodziców w formie PDF-u. Uczniowie mogą wtedy, nawet ci, których wyrzuciło, którzy nie mogli, którzy mają, wiecie, sporo rodzeństwa i nie zawsze mogą brać udział w zajęciach online, mogą zajrzeć, ale tam jest tak dokładnie, krok po kroku pokazane, co robiliśmy, ewentualnie na jakie wpłynęliśmy mielizny, że później uczniowi jest dużo łatwiej i stwierdziłam, że taka prezentacja jest dużo lepsza i taki sposób prowadzenia zajęć jest dużo lepszy niż testowanie i nie testujemy nikogo. Oczywiście oni się wypowiadają, starają się brać udział, ja mam patyczki, które nigdy nie wiadomo, kto będzie poproszony do zaprezentowania fragmentu swojej pracy. I myślę, że to się sprawdziło, ponieważ rodzice mówią, że jeżeli nie mogą uczestniczyć, to później zerkną, dziecko wie, potrafi, jest im dużo łatwiej też z nimi pracować. Ale i też same dzieci mówią, że jest im łatwiej z tą prezentacją pracować. Mam takie dzieci, które są bardzo cichutkie i ten ekran i komputer bardzo je stresuje, ale rozmawiając z mamą dowiedziałam się, że on później wraca do tej prezentacji, kilkakrotnie ją przegląda, sprawdza sobie zadania, czy na pewno dobrze zrobił. Zapytałam też uczniów i stwierdzili, że bardzo lubią tę prezentację, oni chcą tę prezentację, tylko że poproszą jeszcze, żeby od czasu do czasu w tej prezentacji, na przykład na podsumowanie, żeby się pojawiła taka mapa myśli, czy taki, jak to oni mówią, przygody kwadraciaka, ponieważ zaczynałam od kwadraciaków. I w ten sposób połączyliśmy i jedno, i drugie. Natomiast chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że nadal bardzo mi przeszkadza to, że ja ich nie widzę, że nie mamy takiego bezpośrednio możliwości pracy, więc mówiąc o dobrostanie, postanowiłam jeszcze sobie zafundować kolejne godziny, żeby móc spotykać się z dwójką, trójką, czwórką, ale to jest już nadgorliwość i nic na to nie poradzimy. Po prostu
tak już mamy. I nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałam, zadzwoniłam, rozmawiałyśmy z moją koleżanką Wiolą. I jak jej powiedziałam, że wiesz, mam sporo godzin, no bo sobie dołożyłam, no bo wiesz, bo to są moje dzieci, bo ja muszę. No i właśnie, czy na pewno muszę? Czy ja muszę być superbohaterem? Czy muszę mieć odpowiedź zawsze na wszystko? Czy muszę wszystko zrobić? I wyznaczyłam, wiecie, takie 2 godziny w tygodniu, już nie codziennie z każdym, tylko wyznaczyłam sobie po tej rozmowie z Wiolą tylko 2 dni w tygodniu, po godzince możemy się wymieniać, tak żebym mogła się spotkać tak po 15 minut, wiecie, z tymi wybranymi, z tymi czwórkami, z którymi pracuję, i ograniczyłam to trochę. Bo tak, chcę być super bohaterem. Ale nie muszę nim być, bo tak czy inaczej myślę, że takim superbohaterem każdy z nas powinien się poczuć. Tylko że nie mamy skrzydeł, nie potrafimy latać, ale nie mam czarodziejskiej różdżki. Myślę, że mam prawo powiedzieć i czasami to robię, że akurat dzisiaj nie możemy się spotkać, ponieważ muszę chwilkę odpocząć. Mieliśmy taką sytuację, mieliśmy takie pogaduchy, i udostępniam im po prostu link, włączam im i mówię, że niestety nie będzie mnie na tym spotkaniu, ale mają 30 minut na to, żeby ze sobą porozmawiać. Zawsze jest jakaś, któraś z mam, bo tak się umówiliśmy, że kontroluję, bo wiecie, ostatnio moi uczniowie wpadli na pomysł, żeby szukać dziwnych nazwisk w internecie. No i naprawdę trafili na bardzo dziwne nazwiska, które zaczęli wymieniać i trzeba to troszkę kontrolować, ale tak ograniczyłam to trochę. Co jeszcze? Właśnie. Czy muszę wszystko przeglądać? Czy muszę szaleć na różnych forach i już poszukiwać nowych rozwiązań? Lepszych, fajniejszych, jeszcze bardziej skutecznych? Nie, niekoniecznie. I tutaj jest niezwykle ważne to, żeby zacząć planować swoją pracę. Muszę wam powiedzieć, że jak zaczęłam przygotowywać prezentację dla nich, to żeby przygotować lekcje, 2 godziny lekcyjne, wstawałam o 6:00, lekcje zaczynałam o 8:50, a stwierdziłam, że mam za mało czasu, bo muszę jeszcze, bo nie nadążam, bo ostatnie dopisuję jeszcze w trakcie, kiedy już prowadzę zajęcia, oni rozwiązują jakieś zadanie i dopisuję. I słuchajcie, okazało się, że można robić to inaczej. I kiedy poszukiwałam, bo ja poszukiwaczem jestem, tak, szperaczem materiałów do zupełnie innego warsztatu, do innych kursów, z którymi, w których pracuję również, trafiłam na artykuł 20-80. Banał, czyli 20% naszych działań zazwyczaj przynosi aż 80% korzyści. I postanowiłam się temu przyjrzeć i wiem, dlaczego nie zdążyłam. Ponieważ poszukiwałam rzeczy nieistotnych, czyli chciałabym, żeby moja prezentacja była piękna, żeby robiła wrażenie, żeby były jakieś piękne rysunki, a jeszcze, żeby były oczywiście linki, korzystałam z linków, które są ogólnie dostępne, nie ma praw autorskich. I teraz przygotowuję 2-godzinną lekcję plus godzinne zajęcia dodatkowe w ciągu 90 minut. Da się? Da się. Sprawdziłam, co działa. I też mogę polecić, żeby przyjrzeć się takiej sytuacji. Dziękuję bardzo. Dzięki, Kasia. To niesamowita była opowieść. Też niezwykłe było to, że mimo tego, że temat naszego spotkania jest taki, żeby patrzeć na siebie i zastanawiać się, jak my sobie dajemy radę w różnych sytuacjach, to ty tak się wy w ogóle się rozwijacie, jak mówicie o tym, jak pracujecie z dzieciakami, na jakie pomysły wpadliście, co było dla was ważne. I to bardzo to ciekawe w ogóle patrzeć na to z boku. Ale moje pytanie jest takie,
Czego ty w tej sytuacji się nauczyłaś o sobie? W takim sensie, co możesz dla siebie zrobić przede wszystkim, żeby w tak trudnych momentach, w tak trudnych sytuacjach czuć się dobrze sama z sobą i dbać o siebie bardziej? To jest bardzo proste. Słuchajcie, ta sytuacja jak nigdy żadna wcześniej nie nauczyła mnie jednego, że poświęcam się pracy bardziej niż poświęcam się rodzinie i domowi i tak dalej. Dlaczego? No bo właśnie muszę być superbohaterem. I to jest to, co mnie zastanowiło, dlaczego. Po co ja to robię? Czemu to ma służyć? Nie jestem ani bardziej skuteczna, ani nie będę lepsza. Dowiedziałam się o sobie, że nie wiadomo dlaczego, chyba mam syndrom wzorowej uczennicy, która musi, wiecie, robić bardzo dużo i zawsze rewelacyjnie i świetnie. Nie jest to potrzebne, bo to bardzo angażuje mnie, a jednocześnie zabiera czas mojej rodzinie. I okay. To jest to, co... Tak, nie jesteś już superbohaterką, to kim jesteś? Jakbyś nazwała teraz swoją postawę tutaj? Jestem teraz panią Kasią, nauczycielką, która bardzo lubi swoją pracę. I tyle. I to wystarczy. Dzięki bardzo. Bożenko? Już dodasz coś do mojej wypowiedzi? Kasiu, ty już rozpoczęłaś mówienie o złapaniu równowagi, ale chciałabym, żebyście mi powiedzieli, czy słychać mnie dobrze, czy jest jakiś pogłos. Być może muszę wyłączyć kamerę, żeby było lepiej słychać. Jest pogłos, ale jest mniejszy niż poprzednio był, wiesz? Aha. Czyli... A pani Ania napisała, że jest okej, dobrze słychać, nawet pani Katarzyna bardzo dobrze cię słyszy, więc... Dziękuję bardzo. Spróbujmy. Kasia rozpoczęła już te rozważania o równowadze między pracą a życiem rodzinnym. I ja muszę dziewczyny powiedzieć, że ja na samym początku, po pewnym czasie, właściwie po 2 tygodniach zastanawiałam się, Boże, co ja mam zrobić, żeby nie zwariować. Ja 3/4 doby poświęcałam właściwie na przygotowanie się do tych 2 godzin zdalnego nauczania, na których tak naprawdę niewiele robiłam, bo to były przygotowane projekty i omawiane projekty przez dzieci samodzielnie. A mimo wszystko szukałam tych różnych rozwiązań, gdzie tylko można było. Myślałam ciągle o dzieciach, które mają problemy, o dzieciach, które nie mają możliwości rozmawiania w trakcie zajęć, bo mają pewne blokady. Jak do nich dotrzeć, cały czas tylko gdzieś, gdziekolwiek mi się nie pojawiła, czy w ogrodzie, czy w kuchni, wszędzie jednak myślałam o tej szkole. I w pewnym momencie po rozmowie z koleżanką, która wylała na mnie taki zimny prysznic, stwierdziłam, że ja już tak dłużej nie wytrzymam, bo i zdrowotnie nie wytrzymam, i chyba psychicznie też nie wytrzymam, że muszę coś zmienić. A jeszcze oliwy do ognia dołożyła sytuacja mojej córki. Otóż ona jest nauczycielem języka polskiego i angielskiego. Mając ileś tam klas, musiała je, te wszystkie prace czytać. Siedziała przy komputerze non-stop. Jej 6-letni syn co chwilę pytał, mamo, przecież ty jesteś w domu. A ona odpowiadała, tak, jestem w domu, ale jestem w pracy. Nie umieliśmy wytłumaczyć temu chłopcu, dlaczego jest taka sytuacja. Potem ja zaczęłam myśleć o tym, że przecież zawsze byłam babcią. Dlaczego teraz nie mogę być babcią? Dlaczego? Co jest takiego, że ja muszę być cały czas w szkole? W cudzysłowie, w szkole. No i kiedy ta koleżanka zadzwoniła i powiedziała mi, że tak nie można, że trzeba znaleźć czas dla siebie i argumentowała to, postanowiłam to zmienić i zrobiłam sobie planer. Zrobiłam sobie planer, w którym umieściłam dosłownie, godzinowo, co, kiedy będę robiła. I absolutnie dałam sobie taką wewnętrzną obietnicę, że nie złamię tej zasady. I tak rzeczywiście było. I to mi pomogło. Nie przerywałam żadnego etapu, nie przechodziłam z etapu do etapu, łamiąc zasady, tylko trzymałam się godzin, które sobie ustaliłam.
nie odbierałam, dosłownie nie odbierałam telefonu po godzinie 21. Nie i koniec. Powiedziałam, że tak nie można, że to już jest po prostu nie do wytrzymania. Cały czas bolało mnie to, że wszędzie w mediach słyszałam, że musimy pomagać rodzicom, musimy pomagać dzieciom, że to jest takie ważne, że te dzieci się uczą zdalnie, że musimy dać im przestrzeń na taką, takie inne nauczanie, bardzo łagodne, bez wymagań. I tak z drugiej strony myślałam, a kto pomyślał o tych dzieciach nauczycieli, tych, które są w tych domach i które muszą być zdane na to, że mama nauczycielka czy tata nauczyciel zajmuje się dziećmi innymi. To spowodowało właśnie, że mój planer pomógł mi bardzo. Nie starałam się już potem na takie podejście bardzo ostre do tego wszystkiego, co się stało. Wiedziałam, że być może gdzieś tam powinnam odbierać te telefony, powinnam rozmawiać z tymi rodzicami, powinnam rozmawiać z uczniami, ale odpowiadałam krótko, do tej godziny, potem już nie. No i mam nadzieję, że tak jak rzeczywiście otrzymuję informację zwrotną od rodziców, że jest okej. Że tak jest dobrze, że to też ich nauczyło pewnej organizacji, że do pewnego momentu mogą to robić, a potem już nie, że to im pozwoliło na to też, żeby dzieci wróciły do takiego systematycznego uczenia się. Nie kiedy mi się chce, tylko w danych godzinach. Także te informacje zwrotne są bardzo pozytywne. Naprawdę nie mam ani jednej jakiejś informacji negatywnej, która by spowodowała, że zaczynam, że się załamuję, że jednak postąpiłam źle, może powinnam wrócić do tego, co było. Nie, nie mam tego. Ze strony, ani ze strony rodziców, ani ze strony dzieci. A przecież pracuję oceniającym, kształtującym. Przecież daję ogrom informacji zwrotnych, które muszę pisać. Jednokrotnie do jednego czy dwóch projektów to są informacje kilkakrotnie pisane. I jakoś daję sobie radę. Wykonuję tego już poza godzinami, którymi sobie wyznaczyłam. Mam nadzieję, że to również pomaga moim koleżankom, którym również poleciłam to, żeby tak robiły. Że to nic nie da, to nasze może nie poświęcanie się, chociaż chyba tak, że to nic nie da, nie przyniesie nic dobrego, jeżeli chodzi o edukację, a może spowodować różne sytuacje nieprzyjemne w domu, bo przecież ja też mam mamę, która jest w podeszłym wieku, muszę się nią opiekować, też się o nią bałam, też musiałam pogodzić czas na sprawy związane z kuchnią, z ogrodem, z samym domostwem. I to wszystko robiłam na początku w takich nerwach, a teraz spokojnie do tego podchodzę i uważam, że nie jestem gorszym nauczycielem niż tym z początku pandemii. Bożena, to jest bardzo ważne, że co mówisz o tym i chciałem, żebyś jeszcze raz być może podkreśliła, bo to postanowienie, to ta decyzja o tym, że jednak trzymasz się jakiś ram i dbasz o siebie, jest bardzo ważna i często trudna do utrzymania. Czy mogłabyś jeszcze raz powiedzieć, co spowodowało, że ją podjęłaś i jak to się stało, że potrafiłaś ją utrzymać, co nie jest proste? Rozmowa z koleżanką. Rozmowa z koleżanką, która jest innego typu nauczycielem, jeżeli chodzi o podejście do zawodu. Ona mi przekazała takie argumenty, które spowodowały, że ja musiałam zmienić zdanie. I ten planer, który sobie wykonałam, on był na początku Tomku trudny do realizacji. Początek był naprawdę taki, że w pewnych momentach chciałam przesuwać sobie czas w tym planerze, ale stwierdziłam, że jeżeli to zrobię raz, to potem już będę robiła to kolejny raz i to nic nie będzie, to nic nie da. I trzymałam się tego planera. Oczywiście ja trzymając się tego planera, w nim godzin, które były do dyspozycji dzieci i ich rodziców,
ja rodzicom przekazałam na spotkaniu zdalnym, przekazałam, że utworzyłam sobie taki planer i bardzo proszę o jakby przestrzeganie tych godzin, w których będę się komunikowała ze swoją klasą i z rodzicami dzieci. Okej, dzięki bardzo. Tutaj mamy na obrazie mamy rysunek Kasi, która jakby nie mówiąc, ale za pomocą rysunku pokazała, w jaki sposób ona buduje ten balans, tą równowagę między pracą a życiem osobistym. Nie wiem, czy mamy taką przestrzeń, żeby Kasia o tym opowiedziała, czy nie trzeba, żeby mówiła, bo i tak to widać. Może spójrzmy uważnie przez moment. Kasia, jesteś? Muszę być superbohaterem. Zaplanuj swoje działania, czyli ja planuję swoje działania po to, żeby móc odhaczyć, wiecie, checklistę, ale też planuję je w czasie. Żeby mieć moment, w którym zrobię sobie przerwę i mam do tego pełne prawo. Na odpoczynek odkurzyłam 2 lata temu kupionego wioślarza i regularnie wiosłuję. I relacje, czyli to, co jest nas wzmacnia, ale relacje moje bliskie. Nie tylko relacje z uczniami, ale moje własne, prywatne relacje. Mieć czas, żeby zadzwonić do przyjaciółki, porozmawiać z rodziną i po prostu z nią pobyć. Czyli wrócić do naszych rytuałów, takie, jakie jako rodzina mamy. A co jest najważniejsze, to to, że jeżeli ja jestem uśmiechnięta, to uśmiechnięci są moi uczniowie. I to właściwie jest wszystko, co chciałam powiedzieć na temat dbałości, dbania o swój dobrostan. Nie mamy wyjścia. Jeżeli chcemy pogodzić jedno z drugim, to warto pamiętać o tych rzeczach, które ja sobie rozrysowałam. A kiedy myślę o powrocie do szkoły, ponieważ ja już częściowo też wróciłam, mamy zajęcia z dziećmi, które są pod opieką. Całe szczęście, że są to tylko pierwsze klasy, więc prowadzę normalnie z nimi zajęcia, mamy dyżury. I powiem wam, że to nie jest tak, że boję się tego, że wrócimy i nie poradzimy sobie, ja sobie nie poradzę z moimi uczniami, tylko szczerze mówiąc, boję się, że im będzie trudno wdrożyć się znowu w te same ramy. Ostatnio z nimi rozmawiałam, rozmawialiśmy o tym, jakie są pozytywne aspekty tej edukacji zdalnej, czyli edukacji online. I oni powiedzieli, że nie musimy wstawać tak wcześnie, tata z mamą w domu są i krócej lekcje. Minusy oczywiście, że nie ma kolegów, nie ma koleżanek, spotykają się też online. To było minusem, ale najbardziej boję się tego, że im będzie trudno się przestawić. Mimo wszystko to jest prawie pół roku poza szkołą. I to najbardziej mnie w tej chwili martwi, albo jakby to powiedzieć, swoją troskę w tym kierunku tutaj wysyłam. Nie wiem, jak dziewczyny macie jakie zdanie na ten temat. Fiolu czy Bożenko? Bożenka chyba ma jakiś problem z mikrofonem, więc nie wiem, czy będzie mogła do nas wrócić, ale pewnie za chwilę pojawi się Wiola. Jeżeli jest Tomek jeszcze, to poproszę go o jakieś podsumowanie czy komentarz. A spróbujemy, żeby wróciła do nas jeszcze Wiola. Okej, jestem trochę agrafką, jak widzicie, która spina w takich sytuacjach. Nie wiem jak wy, ale ja czytam też tutaj te czaty, co piszecie na czacie i dzielicie się swoimi doświadczeniami. Bardzo rozbawił i podoba mi się ten pomysł, żeby grać na ukulele, uczyć się grać na ukulele, żeby pani Joli, żeby mieć w ogóle jakąś przestrzeń poza pracą.
I to też jest ważne, żeby w tym wszystkim, w tej całej sytuacji znajdować jakiś czas dla siebie, żeby znajdować jakiś czas dla siebie i nie myśleć o sobie, że okej, zadbam o siebie, jak już zadbam o wszystkich innych, bo jakoś dziwnym trafem dzieje się tak, że na nas zabrakło już czasu. Tutaj pani Małgorzata napisała, że nie warto martwić się na przyszłość, że dzieci potrafią się adoptować do różnych warunków, ale wydaje mi się, że jednym z elementów takich stresujących albo trudnych jest taka myśl, że znowu coś się zmienia, tak? Że znowu, że ta sytuacja, do której już się przyzwyczailiśmy, jakoś zaadoptowaliśmy, teraz znowu się zmieni. I pytanie jest, co możemy zrobić, żeby jakoś dać sobie radę z nią. Tak? I chyba jest już Wiola, która może mówić. No ja ogólnie jestem po prostu optymistką z założenia i powiem szczerze, tak, jestem dzisiaj w ogóle po rozmowie w sprawie pracy, podzielę się, i zdobyłam nową pracę, bo przemieszczam się z Warszawy na kochaną Warmię. I właśnie rozmawiałam z panią dyrektor, co z tego czasu chciałabym zachować. Ja jeszcze raz powtórzę, ja jestem relacyjna i uważam, że relacje to jest podstawa do naszej egzystencji, jesteśmy członkami jakichś grup, dobrze się czujemy, tak, i to jest podstawa. Natomiast tutaj można dodać te wszystkie właśnie narzędzia i metody. I ja na pewno pracę w grupach, pracę w parach, nawet taki pomysł rodzice wygenerowali, że na przykład takie prace online'owe, tak, domowe jakieś, coś, co można zrobić, właśnie nie podręcznik, nie ćwiczenia, tylko coś ciekawego w tej formie online'owej. I ja na pewno też, jeśli chodzi o ocenie kształtujące, no uważam, że po prostu jak nigdy to było ocenie kształtujące, było cudowne, bo wielu, wielu nauczycieli zobaczyło, że bez tego się po prostu nie da. Informacja zwrotna to jest podstawa do relacji i do procesu uczenia się. Także ja w ogóle widzę wszystko dobrze, uważam, że każda zmiana przynosi nam coś dobrego, a tylko trzeba się zahaczyć na tym, trzeba chcieć zobaczyć to, co możemy z tej sytuacji dla siebie wziąć, jak tym serem. Także ja wszystkim życzę wszystkiego najlepszego i żeby właśnie widzieć te pozytywy. Wielu, jeśli już mogę cię przy okazji prosić, bo jakoś też będziemy szukali podsumowań tutaj, jak patrzę na czas, to gdybyś mogła powiedzieć, co z tej całej sytuacji, która tutaj była, z tej zmiany, z tego nauczania, z tego zdalnego nauczania i z tej izolacji, czego nauczyłaś się o sobie i o dbaniu o siebie i co chciałabyś zachować na przyszłość, która jest niewiadoma, ale jakaś tam będzie na pewno? Przychodzą mi dwie refleksje do głowy. Pierwsza refleksja dotyczy, znowu powiem, relacji, tak? To tylko mnie utwierdziło, że ten kierunek, który ja sobie w życiu obrałam w uczeniu się, w procesie uczenia się, czyli uczenie się na fundamencie relacyjnym, mnie tylko utwierdziło, bo tak jak mówię, moja klasa świetnie, naprawdę w ciągu tygodnia myśmy przeszli ten cały trudny, początkowy proces, szybko zaczęliśmy się uczyć i to sprawiało dzieciom radość. No, rodzice, mam dużo zwrotów takich właśnie, że one po prostu lubią tą szkołę, tę formę szkoły. A więc relacje, to jest fundament, a drugie, jeśli chodzi o mnie, to jest to, Tomaszu, co podsumowałeś wcześniej, tak? Po prostu pozwolić sobie, jak nie mamy coś zgody, pozwolić sobie na tą niezgodę. Powiedzieć, nie zgadzam się z tym, nie chcę tego i dać sobie w tym przestrzeń. Ja z doświadczenia właśnie wiem, że po prostu to się wszystko wtedy rozmiękcza i przychodzi taki czas, kiedy my akceptujemy sytuację i jesteśmy wtedy gotowi na przyjęcie nowych wyzwań. To jest chyba najważniejsze. Dzięki bardzo. Bożena? Ja, jeżeli chodzi o mój powrót, to myślę, że powinnam pielęgnować tą samosterowność ucznia, która wystąpiła w czasie zdalnego nauczania. Bo okazuje się, że do niektórych doświadczeń dzieci wcale niepotrzebny jest nauczyciel. Że mogą to zrobić sami, że my po prostu jesteśmy dla nich, powinniśmy być dla nich wsparciem. I nie musimy wcale
od A do Z przygotowywać wszystkiego, że dzieci są gotowe na to, żeby zrobić to samodzielnie. Myślę też, że wyniosę z tego zdalnego nauczania tą organizację dnia i planowanie dnia. W czasie stacjonarnego uczenia i nauczania ja też miałam takie, że tak powiem, zaburzenia w czasie, czyli poświęcałam się całkiem szkole, a zapominałam o moich domowych obowiązkach. To postanowiłam mimo wszystko teraz, to mnie nauczyło, to zdalne nauczanie nauczyło mnie, że tak nie można, że trzeba to zmienić i ja postanowiłam sobie, że tak będzie, że do pewnego momentu będę myślała o szkole, a potem jest rodzina i sprawy domowe. Natomiast chciałabym, żeby to moje nauczanie stacjonarne było nauczaniem opartym na kształtowaniu umiejętności działania u dzieci. Nie na dosłownie, może teraz strzelę sobie w kolano, nie wiem, ale nie dosłownie na realizacji treści podstawy programowej, tylko na przygotowaniu dzieci do życia, bo się okazało, że niestety to zdalne nauczanie pokazało nam, że dzieci mają wiedzę teoretyczną, gorzej jest z działaniem i samodzielnym wykonywaniem różnych prac. Dzięki bardzo, Bożena. Właściwie odpowiedziałaś już na to pytanie, które zadałem, tak żywioli, co z tego dowiedziałaś się o sobie i chciałabyś zachować, i jeśli chodzi o dbanie o siebie, mówiłaś o tym planie i utrzymywaniu go, prawda? Czy jeszcze coś byś chciała, dodać? Nie, dziękuję. Okay. Dzięki bardzo. Czy jest możliwość, żeby Kasia teraz była z nami jeszcze i podsumowała? Super. Doświadczeń z moich, które co jakiś czas przychodzą mi do głowy w bardzo nieoczekiwanych momentach. I w momencie, kiedy faktycznie już byłam tak wyjątkowo mocno zapracowana, na nic nie mając czasu, przypomniało mi się, jak rozmawiałam z moją koleżanką na naszych spotkaniach trenerskich i mówiłyśmy o takich głębszych, ważnych marzeniach i ona mówi, że chciałaby mieć dom i chciałaby mieć ogród, w którym by sobie piła rano kawę i pieliłaby te grządki w ogóle i chciałaby mieć psa, z którym by była mogła wychodzić na spacer. I wtedy pomyślałam sobie i to znowu do mnie wróciło. Mam dom, w którym nie mam czasu posprzątać, mam ogród, na który nie mam czasu wyjść i go podziwiać i mam psa, z którym nie mam czasu wyjść na spacer. A to się wydarzyło przy okazji, jak robiliśmy z dziećmi, pracowałam z dziećmi i mieliśmy takie hasło dnia, jutro zaczyna się dzisiaj, a ja wszystko na jutro. Więc podsumowując, dowiedziałam się od siebie, że priorytety, że nierówno rozkładam priorytety, że to, co jest ważne, uważałam do tej pory za mniej ważne niż jest, a rzeczy mniej ważne uważałam za ważniejsze. I tak jeszcze chciałam tylko dopowiedzieć, że zmieniać to, co zmienić mogę. I to jest najważniejsze. I to już by było wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Okej, dziękuję bardzo. Dziękuję Wam wszystkim za udział tutaj w tym naszym spotkaniu, ponieważ wydaje mi się, że to nie jest proste brać udział w takim webinarium, które nie jest takie czysto edukacyjne, czyli w którym mówimy o sobie i trochę odsłaniamy się przed ludźmi, których nie widzimy, których nie znamy, po to, żeby znajdować wspólne nasze doświadczenia i żeby inspirować siebie nawzajem. I w takiej formule ktoś musi się zdecydować na to, więc bardzo doceniam i waszą odwagę i doceniam waszą gotowość do dzielenia się i też mądrość, którą pokazałyście, opowiadając o swoich doświadczeniach. Pewnie nie wiem, co z doświadczeniami, czy Państwo trzymają je, czy nie.
Proponuję, gdyby Państwo też mogli w czacie powiedzieć, co dla Was było najważniejsze w czasie tego spotkania i z jakimi refleksjami je kończymy. Chciałem też dać głos Anicie, która rozpoczęła to nasze spotkanie i pewnie też za chwilkę będzie je kończyć. Tak, ja już jestem i bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję przede wszystkim Wam. Zacznę od Tomka, bo zakończył. Za tą chęć udziału i taki pomysł jednak tego panelu. Kasi, Bożenie i Wioli za podzielenie się swoimi doświadczeniami, takimi też osobistymi i takimi trudnościami, z którymi się zmierzyliście. Tak czytam czat i tutaj i też trochę na Facebooku i widzę, że te opinie i komentarze są bardzo pozytywne, że daliście trochę otuchy. Dużo osób pisało, że miało podobnie i że dobrze jest słyszeć, że inni też to mieli i jakby tutaj było dużo takich słów podziwu i uznania. Więc bardzo dziękuję. Myślę, że to był dobry czas, który Państwo spędzili razem z nami. I więcej materiałów, informacje znajdą się na naszej stronie programu Nauczycielka Pierwsza Klasa, pierwszaklasa.edu.pl, na którą zapraszam i odsyłam. I zachęcam też do śledzenia, do zapisania się na nasz newsletter, bo tam właśnie wysyłamy te wszystkie informacje o webinarach, które organizujemy, o akcjach, o rekrutacjach, które ruszają. Tak naprawdę już zaczęła się rekrutacja do kursów internetowych, które prowadzimy, których mentorami i są nauczyciele, które z nami pracują, więc macie okazję też często właśnie spotykać i poznawać na webinarach. To są osoby, które pracują właśnie z ocenianiem kształtującym, dla których ważne są relacje, więc myślę, że naprawdę ciekawe i ważne kursy i warto się na nie zapisać. Już teraz na stronie są informacje o rekrutacji. Zaświadczenia za udział w dzisiejszym spotkaniu będą Państwo mogli pobrać od jutra ze strony zaświadczenia.co.org.pl i tam po zarejestrowaniu się, zalogowaniu krok po kroku można wygenerować zaświadczenie z tego spotkania. Nie powinno być żadnych problemów technicznych, jeżeli jakieś będą, to proszę pisać na pierwszaklasa@co.org.pl. To jest adres też, z którego dostawali Państwo zaproszenia, więc myślę, że z kontaktem nie ma problemu. Zapraszam też do innych programów Centrum Edukacji Obywatelskiej na bloga CEO, tam też będą materiały i będzie nagranie z dzisiejszego spotkania, jeżeli ktoś nie zdążył, miał jakiś słaby dźwięk, coś się działo, czy po prostu tutaj były, czy było trzeba podzielić ten czas i nie można było obejrzeć do końca czy w całości, to zapraszam, bo będzie nagranie. I też do dołączenia na Facebooka Fundacji CEO i do naszej grupy nauczycielkowej. Zapraszam wszędzie bardzo serdecznie. I dziękuję za udział i taki pozytywny odzew i komentarze, bo też się trochę bałam, że nie jest to takie merytoryczne spotkanie i jaki będzie odbiór, ale widzę, że było ważne i potrzebne, bo taki jest też odzew. Także bardzo dziękuję, życzę miłego wieczoru właśnie z takim dobrostanem, także nie wiem, czy jakieś ukulele, czy spacer z psem, czy ogród, czy wnuki. Miłego wieczoru i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach. Prosi o to, żeby wysłać na czacie linka do zaświadczeń. Możesz to zrobić? Tak, też wysyłam do zaświadczeń. Okay. I dziękuję bardzo. I dziękuję Wam wszystkim. Tomku i Kasiu i Bożenko i Zoły jeszcze raz serdecznie. Ślicznie dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję i pozdrawiam. To czy my jeszcze chwilę się spotykamy, czy już kończymy? My już kończymy, ja tylko jeszcze szczytuję czat. Myślę, że spotkamy się gdzieś poza, ale ja już wyślę teraz maile. Ale dzięki. Teraz już możemy się rozłączyć. Tak. To dziękuję Wam bardzo.
Cześć. Dzień.